panem Rochem do tabora, gdzie się nachodzi król Henselt. Zwarty i gotowy, ruszajmy. Ruszajmy. Tak jo, Vernone, pojď na to brouku. Tak, musíme nějak tiše postupovat, že tady? Schovaj se, Geralt. Tady se hajdneme. Ej, vy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, ukrademy. Ty męczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa ich mać, pożałują! Tak. To są dwa skurwency. Muszę ich czymś zająć. Musimy jak odlakać ich pozorność. Coś nie będzie jen tak. A, tutaj muszę chodzić art. Do czorta, co się tu stało? Tak. Henselt obedrze nas ze skóry! Chce tam trzeba i dwie idioci? No, proto. A, nazdar zmrdę. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Skoro już tu jestem, powinienem o tym pomyśleć. Nie odważysz się. Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Kimś, kto trzyma miecz przy twojej szyi, wasza wysokość. Po cholerę ci moja krew. To nie powinno cię, królu, obchodzić, ale ręka mi drętwieje. Zaraz mogę mieć twojej krwi aż nadto. Jeśli mnie zabijesz, nie wyjdziesz stąd żywy. Wasza wysokość, albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś zczesł, skurwielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych wiedźminów. Tak jo, kamarádi nám tady pomohli mírně, hezky nás dovedli zpátky tady k bordelu. A my teda můžeme jít zpátky, počkej, proč mi to bere sem, no? Return má nějak hodit, nějakou zkratku, jo to je to vlastně projít, I got it. Já se teda projít, takže nemusíte to celý obcházet jak idioti, okej. Okay. Dáme nějaký tady k finesa, kritický zásah, může být. A jdeme teda zpátky za Filipou, máme teda krev. A už tam nezbývá nic jiného, než zahnat tady tu sračku. Jesteś wreszcie, gdzie Triss? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Lochmuin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Szilard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lochmuin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Triss dzięki Cinti.
Cynthii? Okłamała cię. Ajo! Wracamy do Vergen, natychmiast! Cynthia je ta, co tam z nią Sheila to? Teda Sheila, Filipa. Víte co? Trtkala. Takhle. To musí se jí znova procházet. No to mi neříkej. Opravdu. To zase bude Švanda, tyhle, tady tohle se jí prochází znova. Cynthia byla tam ta, co jí tam Sheila nakládala, no jo, I got it. Já už to mohl musím zahnat tyhle, protože tohle je fakt sračka. Je tohle furt znova a znova procházet. Docela nuda, jako, abych vám pravdu řekl. Dobrý, pokračujeme, vynule dál. To dámy a pánové, jak mi hrom zaklínača. Což nebude, kdyby jak dlouho, tak mám na plánu další hru, a to je teda Saints Row, teda co to mé ruku, teda Saints Row, Sleeping Dogs. Taková šílená korejská? Ne, je to prostě hra z Číny, nevím kdo ho vydal. Jsem tam v Hongkongu, takže myslím, že docela dobrý to bude. Doufám. Tak, další přednost je v ripu. A dobře, jsme v pohodě. Papík. A už tam budem. Nice. Ještě kousek. Ještě kousek. A jsme doma. Easy. Je strašně nebolí v krku, čede. Not me likey. Hey, what up? Kam jdete vy, idioti? Kdo ví? Co to tady je? Nějaká novinka? Na blbeček tady ležel? Od jak živa? Takže teďka teda hurá za Filipou. A myslím si, že teďka bude takový ten super úkol, kde musíme zrušit tu mlhu, no. Protože ta mlha je teďka asi největší překážka, která nám brání v cestování do Lokmu i na záchraně Ciri. To bude ještě zajímavý, čede. Co to má značit? He? Ježiši idioti, jsem tady doma, vole. Neváž se vyciągać broni ani na ľudí, ani na krasnoludy. Drž bubu, prosím tě. Nikoho nezajímáš. Jek, rychle k Filipě. Nějaká včo. Jsi všechno. Se dobře prodá. Rozstavit, prodat. Tak. Nazdar svině. A to kurva. Głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filipa Eilhart oszukana przez tanią dziwkę z Nilfgardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich? A i owszem, róże pamięci Triss Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Tak. Mamy si rovnou jakieś jeszcze level. Mamy tylko 2 talenty. Szanse na okamžité zabicie. Co jeszcze mamy? Okej, okay, może się chodzić. Regeneracja, proč nie? Tak, Filippo. Chciałeś o czymś porozmawiać? Mam wszystkie przy sobie. Twoja kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia Saski. Zatem do dzieła. Skojatel, odsuńcie się.
Moja ulubiona gałąź magii. Lesbomancja. Jak się nazywasz? Sasente. Jak cię wołają? Saskia. Pamiętasz, co się stało? Trucizna. Otruli mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie. Wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. To tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Geralt. Odwdzięczę się, masz moje słowo. Udało wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vandergrifta. Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Skojatel nie dopuszczali do ciebie nikogo poza Filipą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć klątwę. Dlaczego mi pomagasz? Byłem was do parnelki, ciebie. Yes. Powiedzmy, że zgadzam się z waszymi ideałami. Może jeszcze będzie z ciebie rewolucjonista. Jestem za mało krwiożerczy. Swoją drogą, nie zastanawiacie się, dlaczego wszyscy twoi dowódcy to urodzeni mordercy? Przeszło mi to parę razy przez głowę. Dla niektórych pokój może okazać się trudniejszy od wojny. Mogę ci zadać prywatne pytanie? Jak się w to wpakowałaś? Tak mnie wychowano, a właściwie tak wychował mnie ojciec. Matka umarła po porodzie. Ojca prawie nie znałam. Był trochę podobny do ciebie. Nigdy za długo w jednym miejscu. Zanim odszedł, nauczył mnie dwóch rzeczy. Honoru i poczucia wolności. Mogłam o tym zapomnieć albo zacząć walczyć. O, jecie. Zachránili jsme i... Zasraní zachránci života. Okej, takže... Přijeli jsme do Vergenu. Chciałeś o czymś porozmawiać? Jo. Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. Do dzieła, Wiedźminie. Będę potrzebował twojej pomocy. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Przyciągnie je aura artefaktów. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. A, Geralt, tam jest jeszcze coś. Skanowałam pole bitwy i natknęłam się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. Oh yeah. Draug, boys. Takže přivedli jsme zpátky Saskiu. Nicméně ještě nás čeká další úkol tady z Vergenu. To je úplně to asi nejvíc, nejtěžší, co tady může být. A to je zbavit se té kletby, která vlastně mě je dost na píču, abych vám pravdu řekl. Že jako já nebudu ztrácet čas, jdu rovnou na to. Čeká nás tam Strider Draug. No nebude to Švanda, to vám říkám jako rovnou, že tohle Švanda teda nebude, rozhodně. A počkej, kam mi to vede? Někam tu má? Ne. Musím tu má určitě. Nebo ne? Snad jo. Uvidíme, kam vylezem. Uvidíme. To cestu už dám naspaměť, jo. Je tohle místo. To je kurva známý místo. Tak. Co se tam zase děje, dole? Je zase mlátil při zraky? No jo. To jsou rytíři aj tady. Wow. Rytíři přeludují, co ještě? Každopádně, já se tady zapojit do... Nová fáze... Baltimore noční můra? What? Co to? Ciepło, ładna ta jesień. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wraże łby! I to zaraz! Wyrżnąć te kedweńskie kundle! Spokojnie, jeszcze nie pora.
Czasami zapominam, o co się bije. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Dymawen z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Ketlen. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się, do kurwy nędzy! Każdy Ketwańczyk to bydle. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę. Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać? Skurwysyńskie nasienie. Na nich! Nie? Czekać na sygnał. Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Podpalać strzały! Cel! Pierwszy wał! Na nich! Zdobyć wraży sztandar! Oje! Let's go, čere! Teďka jsme právě jeden z krvenských hned. Počkej. My jsme krvenští, my jsme obráceně. Počkej, můžeme bojovat? Jo, už jsme tady. Tyhle, já tady nevidím ani kokot. Bojujeme právě proti krvenu, aha, rozumím. Já nemůžu rolovat ani, co to je? Já chci Geralta, to je strašně zpomalený borec. Může mě blokovat. Lol, to jsem tak rychle usekal. Lol. Chorągiew v rękach vroga! Wystrzelają nas jak kaczki! Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić? Nie! Księżniczka Desyfilis! Ruszaj, durny, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! Jo, teďka hrajeme zase za krvenský vojáky, jo. Je dost brutální. Wow. Teďka jsme tady pod... Ty koko, teďka je naše příležitost. Tichý ražby. Voda, žijeme. To pálí, ty vole, se si neserou moc, sporci. Ty, jak rychle to střílou ty šipy, co ti jebe. Wow. Trošku jiné z... Ale to pomětřili moji, lul. Przysyła mnie dowódca Murej Chrągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarko. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Idziemy w bój! Wow. Może i skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą.
głowę, Sibek. Jak możemy ci pomóc, Sabrino? Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem górnego Edirn. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz zdana tylko na siebie. Jestem gotowa. I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Kedweńczyk, który rozrusza Seldgirka z Gulety. Oj, tylko hrajem za samotnego Seldgirka. Za mistra Fightera. Který si vlastně nechal... Ne, počkej. Seldgirk je ten neporazitelný. A Vandergrift? Je ten, co si nechal vykovat vlastně tu čepel magickou, které tady tohoto pičuska porazil. Tak, hoši. Pojďte. Ty hrám poškození větší jak Geralt. Wow. Neskutečný. Seldgirk, ty vole. Tak, hoši, pojďte. 4-1, easy. Co to kurva bylo? Za dick move. Já to řežu. Wow. To je ostrý borec. Pěkná práce. A jedeme dál, ještě nestáčí jen božská kola. Každopádně všechno tady, celý ten průběh téhleté bitvy postrali čarodějnice, jak jinak. Jsou to sukincimky. Oj. To už je drauk? Domokrążce. Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Seldgirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. A kurwa. Muszę medytować? Jsme w rypu, czy te? Nie mamy żadni. My nemáme žádný. My nemůžeme použít žádný eliky. A jsme proti Seldgirkovi, teda už zmorfovaným ne. Jsme proti tomu, proti... ale kurva. Počkej, to není on. Nějaký praporčík, tak je easy. Si myslím, že to je drauk, ty vole. Tady toho se sekám jak malý hovado. Pohoda. Pojď sem, ty chcanko. A počkej, proč mám ocelový meč? Jak minimální zranění, co ti je? Pojď sem, ty chcanko. Já ti ukážu minimální zranění. Pojď. Takže takový minimální zranění ještě bude blbě, ty buzerant jeden. Či to jsou vydávě, jak dlouho musí sekat drauka.
tedy toho. Ven z... Je zase vypadlo to jméno. Vendelgrif... Ven... Grifta. A... Už je tady. Zawiodłeś mnie! Kim jesteś? Stawaj! To s ním mám jako fajtit bez elixíru. Co vám to jebe, čete? To jsme v prdeli. My jsme tak v prdeli. Wow. A vím jak na něho možná. Učníci! Co to? Do prdele, ne? No. Nope. To na mě nemáš, to na mě nemůžeš zmlátit solo, ty chcanko. Co to? Co to děláš? What the fuck was that? Proč mám kurva toho znamení? Do prdele. Ne. Nope. Kamaráde, Dark Souls, brácho. Ne. Hej, já nemůžu rolovat, ale... Proč nemůžu rolnout? Můžete mi to říct někdo? Co to je? What the fuck is this, kurva? Co ti to jebe? No, žádný takový. Ty chcanko, co děláš? Fajti se mnou. Děje furt tady ty svoje chcankový útoky. Neboj. To se lučišnici. Lučnici! No jo. Jsi fakt drsňák. Já se schovám dole, easy. Čeho povím, potřívaj semka. Jste hrdinové, fakt že jo, ty vole. Tak pojď dolů, hele. To vypadá víc cool jako místo na fightění, ale protože jsme tady u toho. My jsme u Vergenu. Učníci! Zase učníci? Jsi fakt hrdina, ty vole. Jsi chcanec. Kamarád, jsi chcanka prostě. Boj. Woo. Žádný damage mi dávat nebudeš, brácho. A proč jsem teď nemohl uskočit? Nevím. Ha? Jsou horší hitboxy jak Dark Souls 2, ty vole. Trebuše! No, žádný trebuše. No. Co to je za šílenost tohle? Co ti to jebe? Nevidím ani hovno. No. Věncej vás matka neměla. No. Do prdele. To bude na dlouho, čete? Učníci! Do prdele. To je špatný. Not good. No. Nope. Lučníci. Zase lučníci. Ježiši, ty jsi fakt zasraný hrdina, ty vole. Boj se mnou jako chlap. Lučníci! A počkej, mi to skoro nic nedělá, ty vole. A tohle mi dělá něco. Nope. Hej, co? Tomu fightu nerozumím ani koko. Lučníci!
No. Do prdele, do prdele, do prdele. Si třeba rolovat? Tak něco? Lučníci! Hej, to je štef, to je špatný, čete. Já vlastně nevím, jak na něho. A ne, jako mám žil tu furt dost, ale... Není to příjemný fight, každopádně. Hej, kde to má životy, do prdele? To jako třeba nějak poškodit. Dělám tomu kurva něco? Vůbec? Lučníci! Já tomu nic nedělám, co vám jebe? Co to je za sranec? Trebuše! Nevím, co mám dělat absolutně. Proč tohle po mně lítá? Jo, aha. Dobrý. Wow. Trebuše! A proč to po mně furt házíš, ty hrdino? Třeba nemůžeš se mnou jako bojovat normálně? Dobrý. Hlavně, že hafo toho vidím. Jo, jasný. Teďka jsem mu něco naložil, dívejte na to, teďka jsem mu dál. Já hlavně nevím, kdy s ním... Ale teďka mu nakládám. Teď už ne. Lučníci! A proč po mě teďka lítají šípy? Co to je za bullshit? Můžeš ty? Nice! To jsem to nebloknul. Hej do piče! Ta hra je tak dementní. Jo, do štítu jsem mu dal. Spolehni se. Tohle kdo vymyslel tenhle fight, ty vole. Fakt zážitek. Lučníci, že? Trebuše! Trebuše, sorry. Wow, fakt super, no. Čekaj, on už nemůž to. On už nemá... Ještě, že mám tu kvenu, ty vole. Teďka mu můžu naložit. Dívej. Skýš je zádama, tak mu můžeš naložit. A jinak jsi v prdeli. Trebuše! What the fuck? Co tohle je za stranec, ale? Já nevidím ani hovno, ale... Drevuše! Zás, drevuše! Aha, nice. Nice, ještě. Drevuše? Drevuše! No jo. Než Vanda aspoň. Ještě dlouho to tady bude lítat? A už jdeš ty? Paráda. Ne.
to co, co to je za hitboxy, ty vole? Chytá homoka a trefí skoro vždycky. Trebuše už ne! Trebuše! Ty koko, to je strašná kr... Cancer sračka! Už ne, drevuše! Učníci! Ty krávo, vole, co tohle je za bullshit? Znamení! Nice. A tohle jsem jako rolnul. To půjde, čede. Bude to na dlouho, ale půjde to. Drevuše! Ne, drevuše ne! Drevuše to je jasný ryb. Aha. Jsem viděl. Za starý na to jistem. No to seš, Geralte. Dívejte, dáváme mu teďka. Koukej na ten damáš, brácho. My mu to přerušíme, ty útoky, lol. Ty jak rozhazování v Dark Souls. Pojď. 4-2. Praise the sun. Bylo zostať v domu, Fandelgrift. Překlenčí makově. Škoda umierać po takým zvyčenstvě. Bogowie, je sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski grat. Ogień nieczysty, biada nam. Dlaczego to robią? Jak kłosi przepowiednia i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. Co to? Co to mám, cože, co to? Tak hrajeme za nějakého pastýře, ty vole, no co si? A máme osvobodit Kirvenskou jednotku, okej. Okay. Tak stačí doběhnout semka, že do téhle. Yes! Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demowendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze. I upomnę się o swoje. Sabra to ma spoczytany. 25 lipca 1270, lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać.
Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Aha! Obudziłeś się nareszcie. Umarłem, czy mam halucynację? Za świat, jakbyś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Hej, proszę tak przez wicej na jedną. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. O mrzonka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Yarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Boże, zwarliśmy to. To był silny ten fight. Każdopádně, já se budu vychcat a pak jdeme teda na fight proti králi Henseltovi. Oje boj. Ty vole, zdar Fury? Já nevím, proč mi to můj iPhone neukázal, že jsem se napsal do chatu. I'm so sorry. Aha, možná vím proč. Nebo nechcanka zachcená. Ty vole, já jsem si to fakt nevšiml, sorry. Protože můj mobil je mrtka. A neukazuje mi to, nebo já fakt nevím, co dělá. On se prostě někdy nabíjí, někdy ne. Já tomu vůbec nerozumím. Už to máš dohraný, ještě kousí, ne, ještě zdaleka ne, Ondřej. Teďka budu na koncu... Hej, jsi mrtka? To je fakt mrtka ten mobil, já fakt nevím. Já nevím.